piątek 22 marca odbyła się droga krzyżowa ulicami naszego miasta. Początkiem drogi krzyżowej był kościół świętego Józefa w Niszku, a stacją końcową parafia pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika i świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na Żądzu. Wierni biorący udział w drodze krzyżowej ulicami naszego miasta nieśli na zmianę krzyż. Droga krzyżowa odbywa się już tradycyjnie każdego roku. Umówimy się, że jeżeli jest mokro, to głęboko się kłaniamy. Kto może uklęknąć, to przyklęknie. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany przez Poncjusza Piłata. Panie Jezu, przed Piłatem oświadczyłeś, jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo o prawdzie. A teraz słyszysz niesprawiedliwy wyrok i milczysz? Prawda nie musi się obronić. Wcześniej czy później i tak wygra. Kłamstwo zostanie zdemaskowane nawet jest opatrzony pieczęcią władzy. Święty Stanisław Szczepanowa, biskup krakowski, również zginął za prawdę. Miał odwagę zgranić rozluźnione obyczaje króla i dworu. Zbyt energicznie stał się zauciskanymi, dlatego musiał ponieść śmierć. I my musimy pamiętać, że rodzina według zamysłu Boży. Jezu Chryste ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Jezu serdeniem bierze krzyż w ramiona, to swe całuje, chociaż na Thank you.
Aniołowi się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie. Chrześć Chrysty, Chrysty swój świat odkupić każył. Stacja czwarta. Matka Najświętsza przychodzi do swego Syna. Matka Bolesna. Jezu Chryste, uprzymowany, miłuj się nad nami, patrzy na przywana, Thank you.
ale w tym wrogim tłumie były też ręce Delika, współczujące ręce świętej Weroniki. Nigdy nie jesteśmy otoczeni samymi złymi ludźmi. Zawsze są wśród nas ludzie dobrzy. Trzeba ich jednak dostrzec. Trzeba umieć przyjąć ich posługę. Wiara w dobro ludzkiego serca to źródło chrześcijańskiego optymizmu. Błogosławiona Katarzyna Celestyna Faro w wieku 17 lat wstąpiła do zgromadzenia sióstr służebniczek Najświętszej Maryi Panny, by podjąć, jak to określiła, drogę miłości i poświęcenia. Założyła ochronkę dla dzieci, skąd wezwano ją na gestapo. Nie zgodziła się na ukrycie w obawie o dobro pastorów. Zostaje aresztowana i przewieziona do obozu zagłady w Oświęcimiu Brzezińce. Tu, wśród ciężkiej pracy, poniżenia, chorób, błogosławi wolę Bożą. Wspiera współwięźniów, przez których została nazwana Aniołem Pokoju. Ofiarowała swoje życie za jednego z zagubionych kapłanów. Bóg tę ofiarę przyjął. Zabrał ją do siebie z obozu w wieku 31 lat. Wróć, Synu, wróć.